pyszna czarna kawa, pyszna czarna kawa i ten wspaniały żółty kubek i to oświetlenie LED do akwarium. Dobra, a tak całkiem poważnie zacznę znowu grzebać dzisiaj z oświetleniem LED z tymi moimi szczęsnymi bądź nie paskami, bo przyjdą małe zmiany, a jakie zmiany? A takie, że te paski pójdą wek, a pójdą wek dlatego, że nie wiem, czy to wyraźnie widać na filmie, ale tutaj ta cała powłoka zmatowiała się tu w tym miejscu, bo cała reszta tu jest naprawdę już fajnie, tu jest ok. Ale tu, gdzie jest najwięcej wody, najwięcej wilgoci, tam gdzie bąbelkują u mnie w akwarium te moje bąble śmieszne, tutaj to wszystko, no teraz trochę mniej, ale jak wyciągacie to, jak wyciągam to z akwarium, to jest to najzwyczajniej na świecie całe zmatowiałe i tego światła jest po prostu w akwarium mniej. Tutaj też jest trochę zmatowiałe, ale tutaj nie stanowi takiego większego problemu. Tutaj świeci dosyć ładnie i te paski zostają, one zostały porządnie uszczelnione i wszystko jest cacy. Przesuńmy sobie kawę i przesuńmy sobie to. A tu nie zostało to porządnie uszczelnione i to są efekty tego, jak się nie uszczelni porządnie pasków. Mimo że jest w kondonku takim fajnym i to wszystko powinno hulać, śmigać, w ogóle być cacy, no to sami widzicie, że cacy to to nie jest. To, że tutaj pomiędzy tymi paskami robi się jakiś syf, to mnie to ani grzeje, ani ziębi. Ale wilgoć, nie wiem czy, o widać, dostała się do środka dosyć mocno. Celowo to pokazuję i celowo zostawiłem to trochę dłużej, żeby tej wilgoci nabrało trochę więcej, żebyście mieli pojęcie o tym, co się dzieje, jak się nie uszczelni porządnie. Tu jest uszczelnione porządnie. Widać jak ładnie, a tu jest uszczelnione nieporządnie. No i widać jaki syf. Dalej już jest ok, powiedzmy. Tamtą wilgoć gdzieś tam jeszcze, gdzie niegdzie widać. No ale tu, gdzie jest bliżej końca, proszę, wygląda fatalnie. Więc te dwa paski zostaną wymienione. Te dwa paski zostaną wymienione na takie, tylko że tym razem porządnie uszczelnione. I jeszcze coś, a mianowicie to, że z tej strony jeden, z tej strony drugi zostaną dodane dwa następne paski z oświetleniem. I te paski będą miały kolor czerwony i niebieski. To będzie specjalne pasmo dla roślin, dlatego że rośliny, nie będę wam tłumaczył dokładnie o co chodzi. Jak chcecie, wygooglujcie sobie absorpcja światła przez rośliny i okazuje się, że rośliny właśnie bardzo fajnie reagują na światło czerwone i niebieskie. A jeżeli chcecie czegoś więcej się na ten temat dowiedzieć i chcecie zobaczyć, jak to w praktyce wygląda, no zapraszam, link będzie poniżej w opisie na profil kolegi Emi18Wawa. Kolejny youtuber, który opowiada o tym właśnie człowieku, który robił fantastyczny, kapitalny test, wsadził diody różnych kolorów do takich małych słoiczków, tam zasadził jedną roślinkę i pokazał, jak to wszystko po prostu wygląda po jakimś tam czasie, jak te roślinki się zachowywały i jak to wszystko wygląda. Też robi lampy LEDowe do akwarium. Ludzie sobie chwalą, możecie pooglądać filmiki różnych ludzi, którzy od niego dostali lampy i są bardzo, bardzo zadowoleni. Ja bawię się w takie coś, on bawi się w coś innego. Ale zasada jest taka, że też daje pasmo dla roślin, też daje diody czerwone i niebieskie właśnie dla roślin i pokazał na teście, dlaczego właśnie takie, a nie inne pasmo dla tych roślin się nadaje. Nie tylko pod kątem właśnie takiego typowo googlowania i dowiadywania się teorii, ale w praktyczny sposób pokazał, jak to wszystko wygląda. Cześć mu za to i chwała. I właśnie dlatego między innymi tutaj sobie dorzucę dwa paski. Czerwony, niebieski. Na środku jako pasmo dla roślin. I zobaczymy, jak to wszystko będzie śmigać u mnie. Jak tylko będę widział lub nie efekty tych dwóch pasków, to się z wami oczywiście spostrzeżeniami podzielę. To tyle w pierwszej części filmu. Jak zrobię już to wszystko, jak już pokombinuję,
nagram kolejną część, pokażę wam, jak to wygląda. I w ostatniej części, jeżeli właściwie to pewnie połączę w jedną, pokażę też, jak to wygląda w akwarium, jak to świeci w akwarium. A na chwilę obecną to tyle. Do zobaczenia za chwilę. I voilà. Druga część filmiku. Wymienione paski. Rany musiały być. A że mam małe dzieci w domu, to cóż, taki plaster znalazłem. Mam nadzieję, że się ze śmiechu nie oblejecie kawą, ale ani herbatą. To są te wymienione paski. Tu są dwa te, które były. Jeden pasek, drugi pasek. Jeden jest czerwony, jeden niebieski. Zaraz zobaczycie, który jest który. I tutaj jeszcze dwa paski też w kondonku wymienione. Ładnie, pięknie. Tak to wszystko wygląda. Tak to wszystko wygląda już po zrobieniu. A jak to świeci? To zaraz wam pokażę, jak to świeci. Moment. Sobie zrobimy w ten sposób. I tutaj podamy prąd. Ano tak to świeci. To jest efekt. To jest efekt świecenia wszystkich pasków. Dwa białe, czerwony, białe, niebieski i białe. Sterowanie tego. To jest to ustrojstwo. Gaśnie jeden, drugi, trzeci. Zostają trzy podstawowe paski białe. I tutaj potencjometry, które zatargałem do roboty, żeby móc sobie w jakiś sposób sterować paskami kolorowymi. Zrobione to zostało dlatego, że nie wiem... mikrofon zasłoniłem. Potencjometry zastosowane zostały dlatego, że nie wiem, jak ten kolor potem będzie wyglądał w akwarium. Czy nie będzie jakiegoś efektu, który mi się nie spodoba, i żeby ten efekt zminimalizować, po prostu pokręcę sobie potencjometrami. Najprawdopodobniej będzie tak, że będą działały na full. Może potem to jakoś przerobię, nie wiem, na razie na potencjometrach i zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. No to teraz chwila prawdy. Czyli jak ta barwa czerwona i niebieska będzie wyglądała tam, czyli w akwarium. Zaraz zamontuję, zaraz wracam i... No to co? Zaczynamy testy. To co teraz widzicie, to są tylko i wyłącznie trzy podstawowe paski białe. Nie ma barwy czerwonej, nie ma barwy niebieskiej. Widzicie w ogóle jakąkolwiek różnicę? Barwa czerwona. Możecie mi wierzyć lub nie, ale ją zaświeciłem i nie widać nic. Barwa niebieska. No tutaj widać, że trochę tego koloru jest, nawet na filmiku. Jeszcze raz barwa czerwona. No nie, coś tam widać. Coś tam widać, myślę, nawet na filmiku, gdzieś jakoś te kolory troszeczkę się ocieplają. To jest czerwona i niebieska. Świeci w tej chwili kolor czerwony i niebieski, czyli praktycznie nie widać żadnej różnicy. Jedyne co, to dopalę jeszcze te trzy paski, które normalnie świecą. I powiem wam, że nie, że jednak te paski czerwone i niebieskie, te dwa kolory jednak będą świeciły na stałe i na maksa, bo praktycznie rzecz biorąc dla oka ludzkiego nie widać jakiejś znaczącej różnicy. Teraz są wygaszone. No, przy mocniejszym oświetleniu w ogóle praktycznie nie widać różnicy, ona jest znikoma niemalże. No ale te paski też nie są jakiejś specjalnie dużej mocy. To jest też ciągle... teraz jest niebieska.
widać tę różnicę w jakiś tam sposób, czerwonej praktycznie nie widać różnicy wcale. I bardzo dobrze tak naprawdę, bo to jest pasmo, które ma służyć tak naprawdę tylko i wyłącznie roślinom, a nie temu, żeby to akwarium wyglądało w jakiś szczególny sposób. No więc okej, no więc prawdopodobnie za jakiś czas te potencjometry wywalę, barwa czerwona i niebieska będzie świeciła na stałe, ale zobaczymy, jak rośliny będą reagowały na to światło. Czy przyspieszą trochę swój wzrost, czy będą rosły w jakiś sposób lepiej. Zobaczymy. Jak tylko coś zauważę, lub jeżeli czegoś w ogóle nie zauważę, to też Wam dam znać, czy u mnie się to sprawdziło, czy też nie. Zobaczymy. Na razie akwarium wygląda sobie w ten sposób. No nawet nie widać przez lustro wody. Nie widać żadnych tych. No glony jak zwykle są, aczkolwiek no tak jak mówiłem już wcześniej, ich ilość jest powiedzmy taka, że jeszcze jestem w stanie to w jakiś sposób zaakceptować. I tak to sobie wygląda we przybliżeniu. I to by było na tyle. Myślę, że za tydzień, może dwa, zrobię kolejny filmik i powiem Wam, czy rośliny przyspieszyły swój wzrost, czy różnicy praktycznie nie widać. I wtedy tak naprawdę chyba też dojdziemy do jakichś wniosków, czy te dwa kolory u mnie się sprawdziły, czy też nie. Na dzisiaj to tyle. Nara.